próbę. Siadko. To rekonuj. Doktor miał czarny charakter w mojej sztuce. Jego matka właśnie umarła. Doktorze, bo mi bardzo mi przykro. Ale patrząc na pana, musiała mieć już swoje lata. Jego matka! NFZ! ZWD! Zabierz go do łazienki. Może babeczkę? Dobrze. Babeczka mu dobrze zrobi. Ja chcę zobaczyć moją mamę. Twoja mamusia jest w lepszych rękach od rąk naszej służby zdrowia. Co? Jest na dole. Nie. Nie, jestem pewna, że nie. Jest na górze. Nie, nie jest. Pastor też powiedział, że jest na dole. Jak on mógł tak powiedzieć? Chłopak po prostu potrzebuje swojego ojca. Ojca nie wiesz? Właśnie! Gdzie jest mój ojciec? Jak znam życie, to przy matce, w kotnicy. Zabawa fajna! Podoba mi się! Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę się nie śpieszyć. Dziękuję. Proszę! Proszę wejść! Myślałem, że zaznamy tu siostrę. A zaraz to wróci. Doktorze, lepiej by było, gdyby wrócił pan do ojca. Jest na dole. Tak? Znowu rozrabia? No, nieźle się pakował. A to, wie pan, może musi być jakieś drobne nieporozumienie, tak? Zobaczymy, co siostra ma na ten temat do powiedzenia. A o siostrę akurat nie się pan nie martwi. Chyba, że o te cechy ja umarła. Pan Leslie przybywa na naszym oddziale zbyt długo. Czy nie zechciałby pan wrócić na swój oddział? Nie, wolę być tutaj, prywatna sala, drinki. Trafi mnie tylko jedna rzecz. Moja żona nieoczekiwanie wróciła do mnie. Serio? I widzi pan? Nie ma tutaj odpowiednich warunków. Intymnego kącika małżeńskiego ułoża, no wie pan. Zajmiemy się tym, panie Leslie. Przed chwilą wyszła z panem. Kto wyszedł? Iż ci lekarze, tacy tępi. Moja żona! Wyszedł pan z tego pokoju z moją żoną! Tak, rzeczywiście, panie Leslie. No, mało rozgarnięty, doktor. Ale może panią jeszcze przyznać z powrotem? To jest niemożliwe, bo jest na portierze. Wygląda jeszcze całkiem do tych rzeczy, w każdym razie. Przepraszam, doktorze, to znaczy, że ta pani, która czeka na dole, jest żoną tego pana? Jak mam być szczery, sierżancie, nie jestem tego pewien, ale chyba tak. Ale to pan jest ojcem chłopaka? Wolałbym nie być tego pewien, ale nie jestem. W takim razie to on jest jego ojczymem, tak? Na pewno nie jest jego matką. No, to znalazł sobie bardzo atrakcyjną młodą żonę. W starym piecu diabeł pali, co? Tak, ja zaczynałem ze sklepą Lulandu, jak miałem 13 lat! Ej, ty! Tak, a pan powiedział, że jest pacjentem. Tak. Jestem pacjentem, a z zawodu jestem doktorem. Teologii. By mnie nawet nie wiesz, kto to jest doktor teologii. Duchowny. Zgadza się? Tak, jestem duchownym na rekonwalescencji po podagrze i operacji na hemoroidzie. Tak, to dlaczego nie nosi pan koloratu? Bo jestem nieortodoksyjny. Słuchaj, idź poszukaj matki. Swojej matki. Nie ruszę się stąd, dopóki nie porozmawiam ze swoim ojcem. Słuchaj, to jest pokój wyłącznie dla personelu lekarskiego i pacjentów na rekonwalescencji. Nic mnie to nie obchodzi. Słuchaj, synu. Nie! Posłuchaj mnie! Synu, mój drogi, synu, posłuchaj.